Witam Was bardzo serdecznie. Chcemy Wam przybliżyć trochę historię księdza Jana Machy. W 1913 roku na ślubnym kobierstwie staje Anna Cofałka i Paweł Macha. Ślubują sobie dozgonną miłość i wierność aż po grób. Potem zamieszkują właśnie w rodzinnym domu Pawła. Następnie przeprowadzają się na ulicę Kościelną 44, dzisiejsze Bożogrobców w Chorzowie, gdzie właśnie się znajdujemy. Tutaj niespełna rok później rodzi się Jan Franciszek Macha. Nasz bohater uczęszczał do Gimnazjum Państwowego imienia Odry Wążów w Królewskiej Hucie. Obecnie dzisiaj Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Myślicie, że nasz Janek był prawilnym uczniem i był totalnym orłem? Oczywiście, że nie. Powtarzał czwartą klasę. W 1921 roku przyjął Komunię Świętą, a parę miesięcy później sakrament bierzmowania. W 1933 roku odebiera świadectwo maturalne. Po maturze Haniek dostaje wspaniałe rekomendacje od wielu księży. Niestety, nie dostaje się do Śląskiego Seminarium Duchownego, które w tamtych czasach znajdowało się w Krakowie. Ale Haniek się nie poddaje. Rok później otwierają mu się drzwi właśnie do seminarium. I przez najbliższe kilka lat, pomimo poznania nowych ludzi, przyjaźni, poznaje całkowite nowe życie seminarzysty. Roku, nasz Haniek przyjmuje święcenia kapłańskie. Oczywiście w parafii apostołów Piotra i Pawła, pod którym się właśnie znajdujemy. Trafiając do tymczasowego więzienia w Mysłowicach, ksiądz Jan nie rezygnuje z bycia księdzem. Modli się, udziela sakramentów, głosi kazania dla więźniów. Pomimo głodu, brudu, kar, bicia i poniżania cały czas zwraca uwagę na życie z Bogiem i dla Boga. Nigdy nie zwątpił. Następnie przeniesiono go do więzienia w Katowicach. Jego rozprawa sądowa trwała aż 10 godzin. Nasz Haniek bronił się, że idzie za Chrystusem, a zarzucono mu, że działania opieki społecznej, którą założył i pomagał biednym, kiedy nie mieli co jeść czy się nawet ogrzać, są działaniami przeciw Niemcom, co oznaczało zdradę stanu. O 19 rozprawa się kończy. Wyrok, kara śmierci. Rodzeństwo, rodzice, przyjaciele. Wszyscy, którzy go znali, się załamują. A co robi nasz Haniek? Modli się. Pisze ostatni list, w którym dziękuję wszystkim za coś. Że byli, że wychowali, że pokazali, jak kochać, jak być dla drugiego. Że jemu jest dobrze, że się zgadza, jeśli jest taka wola Boża, on idzie za nią, bo zawsze myślał o niebie. Umiera poprzez cięcie gilotyną. Msza pogrzebowa odbywa się bardzo skromnie. Ciała w grobie nie ma, prawdopodobnie poszło na spalenie. Zwyczajny człowiek, a z wielką nadzieją i miłością wychodzi na ołtarze.